przepisy zapędzają ludzi do roboty i właściwie tutaj szanse rozwoju są prawie, właściwie nie ma, to jest, ludzie, zwróćcie Państwo uwagę, że 3 miliony ludzi wyjechało z Polski. 6 lat starczyło, żeby tu degradacja, mało, to są takie rzeczy, które odbierają nam również prawa obywatelskie. Zwróćcie Państwo uwagę, że to teraz od 6 lat, łącznie z prezydentem Komorowskim, odbiera się nam, ogranicza również nasze prawa obywatelskie. Zgromadzeń, to z inicjatywy i pani prezydent Warszawy, kto mieszka może głosować, koniecznie trzeba jechać, i pani prezydent Warszawy, która chwilę po, godzinę, dwie po zakończeniu, przepraszam, po zakończeniu marszu w pamięci Smoleńsk, nie zdążą ludzie zapalić, odejść, już przyjeżdża ekipa, zalewa to, zbiera, czyści do żywego. Tam niedługo dół się zrobi, żeby, bo oni tak ścierają, że tam, broń Boże, na drugi dzień już nikt nie myślał, że tam w ogóle jakakolwiek się odbywa. Zalewają to dobrze, to jest uwiecznione i my na filmach widzimy, jak to funkcjonuje, tak? Czyli jej to tak przeszkadzało, Komorowskiemu tak to przeszkadzało, że złożyli inicjatywę, żeby ograniczyć i bardzo ograniczyć prawo do zgromadzeń. Także teraz tak naprawdę organ administracji wydaje zgodę, obłożony jest karami finansowymi. Jeśli w czasie takiego pochodu, demonstracji powstanie szkoda, to kary 5-10 tysięcy. No to wiadomo, że organizuje najczęściej stowarzyszenia antyrządowe, prawda? Kto ma takie pieniądze? To jest absolutnie kary finansowe tej wysokości, oznaczają istotne ograniczenie praw do demonstracji. Uchwalane są ustawy, podpisuje Komorowski, ograniczające dostęp do informacji. Teraz jak zobaczył, że można odwołać się Gronkiewiczową, dobra, i ustawy szybko referendum, żeby nie można było w łatwy sposób odwołać, bo oni powiedzieli, że referendum to nie służy do tego, żeby odwoływać, tylko w sprawach takich rzeczowych, no, takich merytorycznych, znaczy rurociąg, przepraszam, coś tam sprzedać, czy może wybudować jakiś stadion, czy co, od tych to tak, ale to jest tylko ich interpretacja. Konstytucja pozwala w każdej ważnej sprawie zorganizować referendum. W każdej sprawie. Co więcej, pozwala nawet, no w wielu sprawach, tak? Natomiast tutaj utrącano, przypomnę sobie, w Warszawie w sprawie wodociągów, tak? To było chyba przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które ludzie nie chcieli, bo sprywatyzowanie oznacza od razu podniesienie cen. I teraz nie można, kiedy w tej Warszawie jest po prostu, kto tam przyjeżdża, to widzi, jest po prostu strasznie rozwalone, ulice są rozmontowane, robi się jakieś rzeczy bez planu, bo okazuje się, że kopią, a tu się zwalają domy. Nie widzieli, że tam żyły wodne. Robią tunele, otwierają, nie może ona się wsiąść, pani prezydent, do samochodu, już jest zalane, bo chwilę po niej deszcz padał, już jest znowu nieprzejezdne. Najdroższe bilety w Polsce, najdroższe miasto. I tutaj jest 1000 powodów, ale to pan prezydent wystąpił z propozycją, to szybko zmieniamy ustawę, odbierzemy i tu prawo. Zwróćcie Państwo uwagę, że odebrali również prawo, żeby ograniczyć ludziom, którzy są niesprawni, starym, odebrano prawo do głosowania w domach opieki. No to po aferze przywrócono, tak? Specjalnie zebrała się Rada Warszawy i Platforma, no dobra, to niech głosują. Ale to pamiętajcie, to trzeba pamiętać, nie trzeba mieć krótkiej pamięci. I na to wszystko, czyli te etapy niszczenia Polski od strony materialnej, od strony tożsamości narodowej. No by dzisiaj kto mówi, za co się każe, zwróćcie Państwo kibicu. Już nawet nie za to, że oni coś tam krzyczą, sędzia Kalosz, tylko że o Pileckim mówią. Albo jej wspominają, czczą tradycję, albo chwała bohaterom, wyklętym żołnierzom. No to są kary, kara o wykroczeniach, kary finansowe, zatrzymują, wymyślonymi pretekstami, że tam coś, jakiś narkotyk albo czyjś dowód osobisty miał. Ta władza robi co chce, co więcej, degradacja państwa idzie przez sądy. Zwróćcie Państwo uwagę, jak te sądy funkcjonują. To jest, zobaczcie, chodzi Milewski do tej pory, już od tego Amber Gold rok mijał, on dopiero, jak klasa przypomniała, to co z nim jest, no to przesłano do komisji, tak, do rzecznika, do sądu, do komisji dyscyplinarnej, tak? Ja też głowy nie dam, jak oni sobie rozstrzygną, bo te sądy działają w obrębie korporacji. W obrębie, czy słyszeliście Państwo kiedyś, przypomnijcie sobie, może ktoś pamięcią znajdzie, żeby właśnie koledzy ukarali, to tak jak z każdą korporacją. U lekarzy trzeba nie wiem co, że zabił i zrobić zdjęcie i jeszcze on się przyzna i dopiero może zawieszą,
coś. Korporacje sobie krzywdy nie robią. I tutaj mamy jednego sędziego, kolejny, Sawicka, cała Polska widziała, co się dzieje, tak? No i uniewinniona w administracji odwoławczej, uniewinniona, nic nie zrobiła. Dzieci wybitnych polityków, o, to nie, to pomroczność jasna, tak? O, skąd, to nie, nie. Albo sobie wymyślą, no, jedzie z szybkością 100 ileś kilometrów, kiedy, a, to nie, to ten, co tam właśnie w szpitalu też i tam, Bogu ducha winien. No skąd on mógł wiedzieć z tyłu, że ktoś jedzie z szybkością, a jeszcze tego, że odszkodowanie, tylko dlatego, że jest się dzieckiem jakiejś osoby znanej i tak dalej. Ten wymiar sprawiedliwości fatalny, czy pan sędzia Tuleja, który wszyscy widzieli, pokazywała ta telewizja, te składy alkoholu, prezentów, nie wiadomo czego, kamera była w gabinecie, pokazuje, jak on bierze te pieniądze, przelicza, wkłada do kieszeni, a nie, to było podziękowanie, przecież nikt nie widział, tam były życzenia świąteczne. No i tak sędzia może i można tak wytłumaczyć. I co państwo zrobicie takiemu sędziemu? Nie ma nic, u nas się wytworzyła wskutek bezkarności, stworzyła się sytuacja takiego właśnie jakby porozumienia, takiej współpracy, nawet nie muszą gadać ze sobą, a nawet nie muszą dzwonić do siebie. Wielu bardzo sędziów współdziała z tą władzą, jakby wyczuwa intencje. Nie skarżą nikogo, czy nie można się w żadnym procesie najbardziej oczywistym doprosić sprawiedliwości. I tutaj ci sędziowie, to jest efekt tego również, że środowisko sędziowskie po PRL-u nie zostało zlustrowane. Pan ówczesny minister, przepraszam, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan sędzia Strzelkosz, mówił, no nie, no to jest taka godność, to sam się oczyści, to środowisko się samo oczyści. No to już to, co to nie dość, że się nie oczyściło, to daje fatalny przykład dla całego, no świata mogę powiedzieć, no. Chyba w Afryce jeszcze może tak w jakiś sposób taki orzekają, nie licząc się z niczym. I możemy tutaj każdego uniewinnić, procesy, czy ktoś widział jakieś procesy osób, które w stanie wojennym krzywdziły ludzi. Sam Sąd Najwyższy mówi, że kiedy wytoczono sprawę, żeby karać sędziów, Sąd Najwyższy sędziów, za to, że stosowali dekret o stanie wojennym, mimo że on nie był jeszcze ogłoszony. Czyli nie można, dopóki rzecz nie jest, czy akt prawny jest ogłoszony zgodnie z prawem, do tej pory, mimo że jest napisane, gdzieś leży, nie stosujemy, nie może być stosowany. Ten czyn nie jest zabroniony, dopóki nie zostanie uchwalony i zgodnie z konstytucją ogłoszony. Dekret nie był, bo zebrała się Rada Państwa, uchwaliła dekret, przywieźli wydrukowany z Rosji i nie było ogłoszone gdzieś tam w gazetach, a ci sędziowie stosowali. I kiedy teraz, właśnie parę lat temu, przyszła jakaś sprawa do Sądu Najwyższego i któryś z sądów przeciwko sędziemu, który stosował dekret o stanie wojennym, mimo że on jeszcze nie obowiązywał, to takie pytanie zgłoszono, pytanie takie zgłoszono do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, że oni, że to nie musieli, że mieli prawo, że oni po prostu mieli prawo i że w tym nie podlegają odpowiedzialności za stosowanie takiego. No to jak to tak można? I tutaj mieliśmy teraz sprawozdania doroczne prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ja tutaj zgłosiłam zastrzeżenia, ale tutaj jest w ogóle, że to nie ma w ogóle najmniejszego powodu, to środowisko nie zasługuje. Wymiar sprawiedliwości zasługuje na głęboką lustrację. Nawet nie lustracja, to jest jedno, bo ci młodzi uczą się od tych starych. Tuleja od mamusi swojej, która
znalazło mu się dużo do przyjrzenia się. Proszę bardzo, oświadczenia jawne, majątkowe.